moja ocena jest tutaj negatywna. Uważam, że polityk, czynny polityk, a pan europoseł Sikorski jest czynnym politykiem, nie powinien znajdować się na liście płac innego państwa. A z oświadczenia majątkowego pana europosła, ale także z jego deklaracji wynika, że znajduje się na liście płac rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze jeden aspekt, to znaczy to, jakim krajem są Zjednoczone Emiraty Arabskie. I tutaj, no, mówiąc delikatnie, są one krajem dosyć odległym od europejskiego rozumienia demokracji, praw człowieka i praw kobiet.